Fajna? Fajna? Bluza. To fajna. Z mojego sklepu, smieszneciuszki.pl. Jutro już będzie na sklepie, bardzo polecam. No właśnie, skoro już się zareklamowałem bezczelnie, to słucham pytań. Dobra, to lecimy. Siemanko, witam Was na kanale MMA Rock, ze mną Diz. Siemaneczko, gratuluję dzień dobry. Wygranej. I muszę przyznać, że zaskoczyłeś i to bardzo pozytywnie. Starałem się, dziękuję. Ale kurczę, naprawdę czytałem komentarze pod naszym wywiadem wcześniejszym i trochę było hejtu, to jest jedno, ale bardziej to, że ludzie mieli takie wrażenie, że ty już jesteś na straconej pozycji podczas media treningu i że byłeś jakiś wystraszony, a tutaj taka odmiana. Nie, na media treningu byłem trochę wkurwiony, bo tam takie wewnętrzne kwasy wyszły, których nie wywlekam, ale jakby te kwasy rozeszły się po kościach. Na drugi dzień skupiłem się na walce. No i zrobiłem swoją robotę. Zrobiłeś właśnie. Mówiłeś też, że ludzie dają ci tą energię. Czy dzisiaj właśnie to też poczułeś na trybunach? Na trybunach jakby czułem dominację dopingu dla przeciwnika. I jak wchodzi, co okej, no jakby to ma prawo się dziać. Jasne. I to jest jak najbardziej fair. Nie podobało mi się to, że duża część publiki, jakaś część publiki tam skandowała jakieś niemiłe rzeczy w moim kierunku. I wtedy sobie pomyślałem, okej, zobaczymy co będziecie krzyczeć jak będę stąd schodził. Ale skupiłem się, jak przyszedłem kawałek dalej, to usłyszałem dużo, może inaczej, mniejszą grupę ludzi od tych, co mi tam brzydko krzyczeli, ale usłyszałem grupę ludzi, którzy mi dopingują i powiedziałem, a wam dziękuję, to odda. Ale nie wiem, ja muszę przyznać, że twoja psycha chyba jednak jest dosyć silna, no i naprawdę zaimponowałeś tą walką. Po ostatnich wydarzeniach wydaje mi się, że moja psycha jest stalowa. No i myślę, jeszcze raz chciałbym podkreślić to, że pozamykałeś właśnie pewnym tym osobom, co negatywnie krzyczeli, usta trochę. No, wiesz co, nie mam tego nagranego i nie za bardzo słuchałem, ale jestem ciekaw, co krzyczeli, kiedy schodziłem. Bo co mogli krzyczeć? Nie, ja nie wiem. No, dużo osób... jeszcze chciałbym podkreślić, że na EBEB bodajże wyszedł też materiał, gdzie był na początku, że kocham Disa. Dis, kocham cię. Ojej, to słodkie. Znaczy wiesz, no może ja akurat się ustawiłem przy tej części publiki, która akurat mnie nie kochała, ale wiem, że była, właśnie niestety nie słyszałem mojego sektora, w sektorze A2 było bardzo dużo ziomków, bardzo dużo przyjaciół z klubu, bardzo dużo, wiesz, znajomych z Reala, moja rodzinka, ta młodsza część rodzinki, bo starszą część rodzinki to ja w ogóle poprosiłem, żeby zostali w domu, okay. Bo powiedziałem, ja nie wiem, co publika będzie krzyczeć, ja was nie chcę narażać na stres, wy macie siedzieć w domu, bo ja muszę być spokojny, ja się nie mogę o was martwić. Mówię tutaj o dziadku, babci, mamie. Ale oglądali? Oglądali, dzwoniłem do nich przed chwilą. Mój dziadzio w ogóle, wiesz, dziadzio, taki wiesz, już staruszek, no nie? Co prawda dziadzio kiedyś był harpaganem, ale wiesz, już teraz taki poczciwy starszy pan mówi do mnie, bo dziadzio w ogóle mówi do mnie misiu, co jest bardzo cute. Odkąd słodko, byłem dzieckiem słodko. I taki mówi, misiu, ty jesteś za grzeczny na tych konferencjach. Ja mówię, dziadziu już, bo ja będę kurwa niegrzeczny jutro na balce. Zadzwoniłem do dziadka, dziadek chyba się popłakał do telefonu. Powiedziałem, dziadek, pamiętasz, co ci powiedziałem? Tak, pamiętam, wnuczku. Nie, bardzo fajna relacja, powiedz, z dziadkiem to jest właśnie taka, nie wiem, przyjaźń można wręcz powiedzieć? Tak, mój dziadek jest moim przyjacielem, jest gościem, który... O, teraz mnie lepiej widać? O, lepiej. Ja w ogóle patrzę w dół, bo jak ja myślę, to mam tak, wiesz, jeszcze na zmęczeniu, że ten, przepraszam was za to. Mój dziadek jest człowiekiem, który mi wiele w życiu pomógł, który mnie wielu rzeczy nauczył, nauczył mnie pracowitości. Bo to u dziadka dorabiałem jako w pierwszej pracy na zakładzie ślusarskim. Ja ogólnie, wiecie, no możecie sobie myśleć, że jestem jakimś youtuberem wypindzoną gwiazdeczką z milionem subów, chuj w tonę, ale pracowałem wielokroć fizycznie i po raz pierwszy u dziadka, jak miałem 13-14 lat. Więc jeżeli wy nie pracowaliście w tym wieku, a ktoś mi chciałby zarzucić, że a, bo jesteś youtuberem i coś tam, wiesz, no to szlifierka pracowałem. Nie jest ci obca. Nie, szlifierka nie jest mi obca, zresztą widać na moich seriach na kanale. Właśnie to też jest zasługa dziadka. To majsterkowanie, jedna z moich serii. To jest wkład mojego dziadzia. A swoją drogą, to ciekawy jestem, ile mi się sprzedało pay-per-view, bo powiedziałem, że cały hajsik z pay-per-view leci na wakacje dla dziadków i może też zrobię tak, że sobie coś dołożę od siebie i za moje pieniądze pojadę razem z nimi. A powiedz, masz już coś obmyślone, w jaki kierunek sobie uderzycie?
No, zależy, ile tam widzowie pay-per-view wykupili. Myślę, że może być to Ciechocinek, może Kryńca Zdrój, jeżeli poszło trochę lepiej. Ale nie, tak serio, nie mam pojęcia. Na pewno wyślę dziadków na fajne wakacje. Jak się uzbierało mniej pieniążków, to dołożę ze swojej garzy. Zresztą państwo sponsorowie tutaj, pan Predator, którego mam na plecach, też dał trochę pieniążka. No to od pana Predatora też tam mogę na przykład ten pieniążek dołożyć dziadkom na wakacje, nawet jeżeli pay-per-view się nie sprzedało odpowiednio dużo. A powiedz, jakie są twoje plany na przyszłość? Czy jednak po takiej pięknej, zwycięskiej walce będziesz kontynuował w dalszym ciągu treningi i będziesz występował na kolejnych galach? Treningi? Bezapelacyjnie. Mata to jest jakby nowa chata, nie? W sensie są tam kumple, jest wspaniały trener, jest fajny klimat, daje mi to dużo fizycznie, co widać. Jeszcze to nie jest koniec drogi, bo jeszcze mnie trochę czeka, nie wiem, czy sobie brzuszka nie ciachnę za niedługo, bo mi takie mogę pokazać ci takie, a nie, bo to nie będzie widać. Dobra, no nieważne, została mi trochę, jest to u mnie na filmie z przemiany, zostało mi trochę skóry na brzuchu, nie wiem, czy tego teraz nie dziabnę. Więc co do treningów, tak wracając do pytania, będę na macie na 100%. Co do walki, nie wiem, muszę się zastanowić. Potrzebuję parę tygodni. To jakie masz teraz plany ogólnie? Na pewno nie wezmę na kolejną galę. Na pewno nie. Ale pojawisz się gościnnie, żeby obserwować i śledzić poczynania swoich być może przyszłych rywali. No. W sumie fajnie by było na jedną galę być wciąż gdzieś tutaj dookoła High League'a. Ale nie walczyć, żebym mógł sobie odpocząć i podumać. Na przykład jakbym mógł sobie coś skomentować, albo poprowadzić jakiś hejdrum, jakąś taką funkcję, wiesz, bo ja komentowałem LOL'a paręnaście lat. Ja teraz też zresztą komentowałem na hejdrumie walkę Jarka, tak wiesz, na zmęczeniu totalnym, ale chyba nie poszło najgorzej. Więc może taka, na jedną galę bym chciał mieć taką funkcję organizacyjną. Zobaczymy, co organizatorzy na to, panowie. Karty jesteś po waszej gotowy. Stronie. Jestem gotowy. A powiedz, ta balacha była zaplanowana? To byłeś przygotowany na to, żeby ją trzymać? Czy to tak spontanicznie wyszło w trakcie walki? No ale co, no myślisz, że sobie typa ustawiłem pod balachę? Nie, no co mi dał, to wziąłem, nie? W sensie, no najpierw złapałem mu gilotynkę, chyba tam nóg nie spiąłem i mi z tej gilotynki się wymślizgnął. I usłyszałem disu balacha. Tak chwilę podumałem, bo szukałem czegoś innego jeszcze. Dobra, to jak tak narożnik krzyczy, to zrobię, to bierę. No i złapałem balachę, tylko poczułem, że za słabo utrzymałem nasadę palca tutaj i że ta ręka mi się zaczyna wyślizgiwać. Ale czułem, że mogę tą balachę, i że wiedziałem, że ją będzie ciężko dopiąć, ale czułem, że mogę ją przytrzymać na tyle, żeby sobie utrzymać się w tej pozycji do końca rundy. Więc czułem, że to, i że też nie czułem, że mi się działa krzywda w tej pozycji i czułem, że mam lepszą stuję, więc uznałem, dobra, to przetrzymam, albo sędzia podniesie, albo będzie kolejna runda i znowu. No, tak mniej więcej. To jeszcze muszę ci powiedzieć, bo z tego, co ty mówisz, to ty bardzo dużo pamiętasz i znasz szczegóły tych walk, a inni zawodnicy mówią, że wiesz, jest taki stres, że nie pamięta się tej walki, a w twoim przypadku można powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie. No, ja mam bardzo analityczny i zadaniowy umysł, ja powtarzam to w każdym wywiadzie, ale to jest prawda. Ja jestem bardzo analityczny, bardzo zadaniowy. Mój trener to rozumie. Często go wkurwiam, bo ja muszę każdą technikę zrozumieć dogłębnie i zadaję mu milion pytań, ale trener rozumie, że to u mnie działa, więc mi tłumaczy rzeczy. Dzięki temu też znajduję nieraz swoje rozwiązania, coś, co dla mnie działa. I jak widzisz, ma to przełożenie na walkę, bo skoro rozumiem, to mogę zrobić. Więc skoro przewiduję sytuację, to mogę je kontrolować. Oczywiście, to jest walka. Nie wszystkie sytuacje byłem w stanie przewidzieć, ale te, które przewidziałem, były wystarczające, żeby wygrać. Wasz team, można powiedzieć, że dzisiaj 2-0. Nie wiem, czy oglądałeś walkę Kuby? Oczywiście, że tak. Był ten moment, kiedy powinienem chillować na słuchawkach i odpoczywać, ale nie mogłem odpuścić walki Kuby, więc trochę zamiast odpoczywać, to się tam minimalnie stresowałem kolegom, bo wiedziałem, że wygra, nie? W sensie, ja mówiłem mu, Kuba, jak schodziliśmy z prezentacji, mówiłem, Kuba, wiesz co to jest? Czekaj, zrzucę wodę. O, tak pokazałem Kubie, a Kuba mówi 2-0. Ja mówię, no dokładnie. Trzeba to kontynuować, trzeba. Dobrze chłopaki robią, trzeba kontynuować. Dzięki wielkie, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję i bardzo. Mam nadzieję, że niedługo się widzimy, być może na tym hate roomie. Zajdziesz też możliwe. Tutaj, porozmawiamy troszeczkę. Pewnie. A państwu dziękuję za oglądanie, dziękuję przede wszystkim moim kibicom, moim widzom za wsparcie. Daliście mi dużo ciepła, dużo serdecznie, bo też tak pogadałem o hejterach, a widzom nie podziękowałem. No to taki głupi człowiek, dalej stary, a głupi. Chciałbym wam podziękować, bo każdy miły komentarz, każda miła wiadomość była cegiełką, która pozwoliła wybetonować naprawdę twarde serce. Wymurować. Dzięki raz jeszcze, piąteczka. Dziękuję, cześć. Dzięki.